widzimy się na takim festynie. W ubiegłym roku co prawda nie było lodu, więc byłam może mniej atrakcji. W tym roku już ponad 3 tygodnie trzymam mróz, a lód wcale nie jest taki gruby. Wydawałoby się, że można wejść i bezpiecznie jeździć, jednak nie, trzeba zachować olbrzymie bezpieczeństwo, olbrzymią uwagę. Ja jestem w specjalnym takim stroju, bo panowie będą na mnie pokazywać, jak należy się zachować, jeżeli komuś się niestety przydarzy wypadek i wpadnie do przerębli. Czy trzeba, no, że nie wolno panikować, że trzeba na płasko kogoś wyciągać, to zobaczycie wszystko podczas tych pokazów. Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli z tego skorzystać i tylko będzie to miłą atrakcją i miłym spędzeniem czasu. Dzień dobry, witam na kolejnym, czwartym już festynie pod tytułem Bezpieczne Ferie 2016. Spotkaliśmy się tutaj po to, aby wam pokazać, że zabawa na zamarzniętym akwenie wodnym nie jest zabawą bezpieczną. Człowiek, który wpadnie do takiej zimnej wody, a ta woda ma nawet około od 3 do 0 stopnia nawet w momencie zamarzania, bardzo szybko się będzie wychładzał, tak? To wychłodzenie naszego organizmu nazywa się hipotermia. No, na pewno panią burmistrz postaramy się ty uratować, bo myślę, że weźmie czynny udział w naszym pokazie, tak? Obiecaliśmy, że na pewno jej nie zostawimy. Słuchajcie, chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Zauważcie, że chodzimy po tym lodzie, tak? Ale każdy z nas ma specjalne ubranie, ma specjalny środek wyporu. I chciałbym, żebyście zapamiętali, że nigdy na lód nie wchodzimy właśnie bez takiego wyposażenia. No i zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli ktoś wpadnie pod ten lód, tak? Bardzo trudno jest się spod tego lodu, może inaczej, nie spod lodu, ale na lód wydostać, tak? Z tego względu, że on będzie się załamywał, będzie bardzo śliski, będzie tam woda. I jeżeli nie posiadamy specjalnych kolców, to w tym momencie jest to duży problem. Kolega tu będzie starał się stanąć na taką krę załamującą się. Zauważcie, co się dzieje. Także zaczyna się powoli topić. No i postaramy się wydostać powolutku. Jest w ubraniu, tak? I teraz ważna rzecz, nie wstajemy nigdy na nogi, tak? Nie obciążamy jednostkowo. I w tym czasie, jak już tutaj rozmawiacie, jadą właśnie strażacy, ubierają się tak, jak ty kolega się ubierał. No i w tej chwili postaramy się zobaczyć, jak oni działają. Czyli jak to wygląda, mamy ten kruchy lód. Tak? Ekipa dotarła do osoby poszkodowanej. Najczęściej ta osoba będzie wychłodzona, czyli w stanie jakim? Hipotermii, tak? Ściągamy tą osobę i teraz będziemy przekazywali taką osobę dla pogotowia ratunkowego. Naszych kolegów, tak? Tutaj sobie. Słuchajcie, i teraz ja powiem wam, pokażę, jak ta osoba powinna czekać na służbę, tak? Na plecach ma zestaw dwubutlowy, czyli dwie butle z powietrzem, dwa automaty. Gdyby jeden z automatów mu się zepsuł, to po prostu posiada drugi. Jest tak zwane dublowanie tego sprzętu, tak? Ma dwa środki wyporu, którym jest kombinezon i ma taki specjalny worek wypornościowy, tak? Żeby mógł się zanurzyć, ale żeby utrzymał pływalność. Oczywiście posiada inne dodatkowe sprzęty, jak latarki, że lód jest nigdy nie jest bezpieczny. To startujemy. Zobaczcie, ratownik ubiera się, przygotowuje się, więc już jest... Zauważcie, że dosyć duża ekipa tutaj musi być, żeby... To nie jest tak blisko brzegu, gdzieś tam na środku jak ten wędkarz, więc skorzystamy też z pomocy policji. Za chwilę zobaczymy. Nurek już gotowy, wchodzi pod powierzchnię. Strażakom należą się brawa, także gromkie brawa, proszę. Dobrze, zobaczcie, podfonurek jest pod... O,
Może pajacyka, pajacyka! Podróżkowiec jest to takie urządzenie, które może poruszać się po wodzie, po lodzie, po ziemi. Pokażemy ją, mówimy, jak ta postawa powinna wyglądać. Dla psa trzymać. Do czego zaczynamy? Dokładnie, chowamy palce do środka. Kładziemy wtedy dłonie na kark, chowamy uszy i przyjmujemy prawidłowego żółwia. W takiej postawie nie jesteśmy dla psa celem, a jakimś atrakcyjnym. Pies pewnie do nas podejdzie, obwącha, ale zostawi nas i sobie odejdzie. Dlatego bardzo ślicznie ci dziękuję, pięknie to zaprezentowałaś. Wydaje mi się, że należy. Uwaga! Proszę! Coś niesamowitego. Au! Jak się pani z tym czuje? Świetnie. Wystarczy spojrzeć na podziw uczniów.